Cześć i czuwaj. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Sylwią Wójcik, szefową zespołu wędrowniczego. Cześć Sylwia. Czuwaj. Liczba uczestników na tegorocznej Watrze jest mniejsza niż 2 lata temu, wtedy kiedy byłaś komendantką. Jak myślisz, co jest tego powodem? Liczba uczestników na tegorocznej Watrze jest dosyć dużą kontrowersją. Kilka osób zadawało mi już to pytanie. Przede wszystkim chodzi o wymagania, które postawiliśmy. Wiadomo, że stawianie wymagań i pewne zmiany mogą gdzieś tam iść w stronę strat. Natomiast ja liczę, że to, że mamy 3 razy mniej uczestników niż w poprzedniej edycji, to tylko chwilowa zmiana i chwilowy spadek formy i że będziemy dążyć w stronę lepszego wędrownictwa, może większej frekwencji, chociaż to nie zawsze jest jednoznaczne. Czy myślisz, że właśnie zmiana formuły wędrowniczej Watry pozytywnie wpłynie na wędrownictwo w Polsce? Nie wiem, czy na pozytywnie wpłynie na wędrownictwo w Polsce, ale marzę o tym, żeby wpłynęło pozytywnie na wędrowników. Bo te zmiany, czyli systematyczna praca, całoroczna praca drużyny wędrowniczej, jak i obóz wędrowny i służba, to są filary pracy wędrowniczej. Jeżeli są one obecne w drużynie wędrowniczej, to ufamy i jesteśmy gdzieś tam przekonani o tym, że wychowanie wędrowników idzie w dobrą stronę w naszej organizacji, więc liczę, że te zmiany, które wprowadziliśmy też w Watrze, prowadzą nas ku lepszemu. A czy wiadomo coś o komendzie przyszłorocznej wędrowniczej Watry? Wiadomo i z tego co wiem, to już w ogóle w świecie wędrowniczym krążą pogłoski. Natomiast powiedzmy, że oficjalnie nie wymienię imienia i nazwiska, ale zachęcam Was do oglądania transmisji z zakończenia, ceremonii zakończenia wędrowniczej Watry. Tam pojawią się pewne przesłanki i chyba tyle powiem. Reszta pozostanie na chwilę jeszcze tajemnicą. Dziękuję Ci w takim razie bardzo za rozmowę. Dziękuję, Olu. Do zobaczenia.